Witam, mój dzisiejszy gość, pan Wojciech Fibak, najwybitniejszy polski tenisista przed epoką, że tak powiem, Świątek Hurkacz. Witam, Wojtku, rozmawialiśmy wczoraj, zapytałeś, czy możesz oglądać w trakcie naszej rozmowy. Pomyślałem sobie, nie można ekspertowi powiedzieć, żeby nie pilnował interesu. Co tam się dzieje? Pierwszy set Sabalenka w bólach, ledwo 7-6. Żaber już trochę prowadziła w tiebreaku, a teraz w drugim prowadzenie Sabalenki i nagle dosłownie w tej sekundzie Żaber udało się przełamać serwis Białorusinki i 4-4. Remis, idealny remis w drugim secie. I ja rozumiem, że my kibicujemy on z Żaber z różnych względów, choćby rankingowych, prawda? Tak, mamy kilka powodów, wszystkie bardzo ważne i jeszcze takich dodatkowych, że ona jest bardzo sympatyczna, że pochodzi z Afryki, no bo w końcu Tunezja to Afryka, mimo że północna, i że to byłaby jakaś historia niezwykła, że właśnie Afrykanka występuje w finale Wimbledonu. Ona występowała w nim w zeszłym roku, ale poległa, więc teraz być może miała szansę wygrać cały Wimbledon. Ale jak na razie ciągle jeszcze jest faworytką jest Sabalenka, Białorusinka. Wielki sukces chyba możemy powiedzieć czeskiego tenisista, tenisa. Mieli finalistkę w Paryżu, i będą mieli, już wiemy, finalistkę w Londynie. Tak, tak. Świetnie obserwujesz, bo też o tym pomyślałem. Finał Roland Garros, kto gra? Czeszka. Finał Wimbledonu, kto? Inna Czeszka. Mają i Krejcikową, i Kwitową, i Wondruszową, i Muchową, i wiele innych tenisistek. Także ta szkoła, stara szkoła czeskiego tenisa, nic się nie zmienia. Na trybunie zauważyłem Janka Kodesza, mojego przyjaciela, z którym grywałem w deblach, różne turnieje wygrywaliśmy, graliśmy w finale we Francji i też wiele razy w singlów, w Pucharze Davisa, na Szczwanicy w Pradze walczyliśmy ze sobą, także Janek Kodesz dopingował swoją rodaczkę. Słuchaj, myślę, że mielibyśmy fantastyczne drużynowe zawody w tenisie, gdyby wystartowały cztery najlepsze Czeszki, a z drugiej strony powiedzmy Iga Świątek, Agnieszka Radwańska, Angelika Kerber i Karolina Woźniacka, czyli też mielibyśmy równe czesko-polskie siły. No tak, zawsze żałowałem i żałuję, że Angelika Kerber nie reprezentowała Polski, bo przecież z jej ojcem, Sławkiem Kerberem, grywałem, gdy on był juniorem i wybierałem kilku w Poznaniu do rozgrzewki, do treningu, to on się znajdował, był bardzo utalentowany. Wiele razy, także mama też jest Polką, także wielka szkoda. No i podobnie z Woźniackimi, z którymi się bardzo przyjaźnie, w tym samym budynku mieszkamy w Monako. Woźniacy, no stuprocentowo polska rodzina. Ania Woźniacka znakomicie prowadzi dom, gotuje, wszyscy mówią po polsku, świetnie po polsku. Też szkoda, że reprezentuje Danię i reprezentowała, bo teraz powraca, więc będzie temat znowu aktualny, że osiągnęła ranking, prowadzenie w rankingu WTA, podobnie jak Kerber, i niestety nie była ta reprezentacja, nie reprezentowała Polski. No ale mamy Igę Świątek, która nam to odpłaciła i jest liderką, nie wiadomo jak, bo jeżeli Sabalenka wygra. Ja cię tylko poinformuję, bo widzę na twoim telewizorze, że właśnie Żaber wygrała kolejnego gema i prowadzi 5-4, więc być może będzie oby była powtórka z gemu z meczu z Rybakiną, czyli przegrany w tiebreaku pierwszy set, a potem dwa następne wygrane, oby. Bardzo ci dziękuję, że u mnie w domu informujesz mnie, co się dzieje w moim telewizorze. Dziękuję.
Tak bywa. Słuchaj, Wojtek, naraz mam pytanie na początek zupełnego amatora, bo jako zupełny amator grałem na mączce, czasem na korcie twardym, ale nigdy na trawie. Jaka jest różnica między mączką czy klejem, jak mówią, a kortem trawiastym, że iga, która po prostu miażdży wszystkie konkurentki na tym kleju, na trawie jest jeszcze nie bezradna, to jest dużo słabsza. Dlaczego? Piłka odbija się trochę szybciej, trochę niżej i taka też jest pewnego rodzaju niepewność, nie ma takiej stabilizacji. Iga zagrywa bardzo mocno, uderza i świetnie czuje się na mączce i na korcie twardym, jak wspomniałeś. Natomiast na trawie jeszcze nie ma tak wypracowanej pozycji do tego, aby stosować te swoje ulubione uderzenia i trochę się gubi wtedy, kiedy przeciwniczki grają mocniej, szybciej do jej forehandu, a do jej forehandu ona używa trochę większego otwarcia, szerszego ruchu, takiego zamachu, który no, jest jej potrzebny i nie zdąży wyprowadzić tej rakiety, bo ta piłka już nadleci i często zdarzają jej się nieczyste uderzenia. Ta piłka leci od ramy gdzieś za boczną linię, czy za końcową lub w siatkę, to trochę ją peszy, trochę paraliżuje, odbiera cały taki rytm, łamie jej rytm gry. Także to też powoduje trochę jej taki ekstremalny popyt przy tej stronie forehandowej, ale Rafael Nadal podobnie trzymał rakietę, podobnie właśnie operował takim ekstremalnym topspinem, czyli tą rotacją pracującą. I sobie poradził po kilku próbach na kortach trawiastych. Ale przyzwyczaił się i wygrał nawet samym Rogerem Federerem raz w finale. Czyli Rafael Nadal pokazał, że można się przyzwyczaić, można jakoś tak wprowadzić korektę w pewnych niuansach i ten forehand może być trochę bardziej płasko, czasami tylko zablokować, nie zawsze starać się uderzać tym takim ekstremalnym podpinem. Pokazuje to, na szczęście mamy obraz, więc jest widać. I wydawało się, że Tomek Wiktorowski z jego doświadczeniem, z jego inteligencją, doświadczeniem, współpracą z Agnieszką, tak, że on się uda to wprowadzić, ale to były mylące te zwycięstwa, bo ona te wszystkie, które pokonała, one nie były na tyle utalentowane, aby zagrozić Idze tak naprawdę. I te Bo trzy. ja przez 2 tygodnie słyszeliśmy od ekspertów, że Iga inaczej się porusza na trawie, że odnalazła się tej nawierzchni i że jedziemy prosto do finału. I potem mecz taki na survival trochę zbęczyć, następny mecz, drugi raz cud się nie zdarzył. Tak, no to było mylące i trochę myląca była też ta drabinka, która się tak korzystnie ułożyła dla Iki. A Tomku, czy przypadkowo nie jest, bo przerwali teraz. Wydaje mi się, że Żaber wygrała tego następnego gema, chyba jest po jeden. To rewelacyjnie dla Iki, rewelacyjnie dla Czy sumując występ Hurkacza i Igi, czy to dzisiaj razem układa w sukces, choćby relatywny, czy jest to porażka? Jak to oceniać? Występ Huberta na pewno jest wielkim sukcesem. To jego spotkanie z Dżokowiczem, Hubert udowodnił, że jest jednym z najlepszych tenisistów na trawie. Taka ścisła pierwsza trójka. Bo dzisiaj już nie ma Becherów, Edbergów, Samprasów, Krajiczków, Szychów, którzy specjalizowali się w grze na tej nawierzchni. Dzisiaj są wszyscy trochę zagubieni. Kiedyś nawet Borg z inną, czy Jimmy Connors grali rewelacyjnie. Z nimi grałem właśnie na tym korcie,
Także wiem coś na ten temat. A dzisiaj kto na trawie gra znakomicie? No wiemy, że Nowak Dżokowicz, wiemy, że ten Christopher Eubanks, sensacja, czy Eubanks, sensacja absolutna. Ale już odpadł. Przeczytałem go po niemiecku, bo pierwszy raz go ujrzałem na turnieju w Halle. Oni dwaj grają. I kto? I Hubert. Hubert jest prawdopodobnie dwójką. Gdyby ranking tylko liczył trawy, Hubert byłby pewnie dwójką światową ATP. Gdybyśmy grali tak, jak grano w latach 50., 60. Przypomnę, że i Australia, i US Open, Forest Hills, gdzie grałem raz na to, i Wimbledon, czyli z czterech turniejów, tylko w Paryżu na mączce grano, a trzy inne na trawie. Hubert byłby dwójką. Ci inni, Alcaraz jest jeszcze zagubiony, Sinner, odnajdują się, ale Medwiediew, tak naprawdę jego granie jest przystosowane do trawy, Rune też nie. Natomiast Hubert czuje się znakomicie, bo gra płasko, właśnie bez rotacji, świetnie serwuje, świetnie returnuje i znakomicie porusza się po trawie. On się nie boi poślizgu w stylu Djokovic. Jeśli to wszystko, co mówisz, jest prawdą, a oczywiście nie mam powodu wątpić, to dlaczego Hubert, który wydawało się w którymś momencie ma tego Dżokowicza, przynajmniej w pierwszym secie na widelcu, nie był w stanie tego dowieść? Czy to kwestia mentalna? Tak, no teraz widzimy, że Zabalenka powraca po przerwie, czyli 1-1 w setach. Tak, Tomek, trafienie. Hubert nie ma jeszcze takiej siły mentalnej, jak ma Iga. Iga to pokazała i z Bencic, który był praktycznie przegrany, a Iga odwróciła losy tego spotkania i powróciła tak, no, w jej stylu, z jej motywacją, ambicją, taką odwagą, buńczucznością, wiarą w siebie. Powróciła i w trzecim secie wygrała. I wydawało mi się, że kiedy udała jej się ta sama sztuka w tym drugim tiebreaku z Sabalenką, wydawało mi się, że trzeci set to też będzie, no, pewnego rodzaju rutyna i bez problemów. No, okazało się jednak, że Sabalenka może... Jest Svitolina, która, przepraszam, reprezentuje całą Ukrainę i że nagle zagrała w tym trzecim secie rewelacyjnie. Natomiast wracając do Huberta, Hubert jeszcze nie ma aż takiej odwagi, takiej siły mentalnej, którą brakuje. No i kiedy prowadził 6-3 z Dżokowiczem w tiebreaku pierwszego seta, miał niby dwie łatwiejsze piłki do strony portlandowej. Się okazało, że nagle tam taka niepewność, jakiś niepokój się wdarł i natychmiast to serb ze swoim sprytem, ze swoją rutyną, serb to natychmiast wykorzystał. A czy to nie jest tak, że Jerzy Janowicz, który przecież, umówmy się, był w półfinale Wimbledonu, miał problemy z tym, co mówią Amerykanie, Anglicy, anger management, był, nie potrafił zapanować nad emocjami? Czy nie jest tak, że Hubert jakby jest na drugich antypodach i jest zbyt grzeczny trochę? Bo czasem mam wrażenie, że Hubertowi może nawet bardziej zależy na miłym geście pożegnania z Dżokowiczem na koniec meczu, niż na tym, żeby, przepraszam, zjeść tego Dżokowicza. Na tym polega ten sport. Znaczy, znam Huberta, regularnie do siebie piszemy przed meczem z Dżokowiczem, po meczu z Dżokowiczem i przed wszystkimi ważnymi spotkaniami. Rozmawiałem z nim ostatnio w Monte Carlo i też namawiałem go do takiej postawy bardziej agresywnej, jeżeli w ogóle pasuje takie słowo do Huberta, odważnej, aby pokazać wszystkim na lewo i na prawo, że mu zależy, bo ja wiem i tak naprawdę on, jego rodzina, wszyscy bliscy i pewnie większość kibiców, że oczywiście, że Hubert chce wygrać każdy punkt, że walczy o każdego gema, o set, o mecz, ale jest wyjątkowo
upowszechniony faktycznie, jak powiedziałeś, jest dobrze wychowany. Ma taką mentalność bardziej, bardzo kompromisową i dlatego jest najbardziej lubianym tenisistą na świecie. Wszyscy go szanują, lubią, uwielbiają, bo Hubert jest dżentelmenem na korcie i poza kortem. Także ja bardzo chciałbym, aby zachował dalej właśnie taką aurę i takie zachowanie i taką etykietę swojego zachowania, ale żeby zaczął jeszcze więcej wygrywać, ale bez tej pięści takiej przesadnie cały czas, że wszyscy wygrywają punkt. Za moich czasów, kiedy mi się udało trafić returnem, volejem w linię i grałem z McEnroe, czy z Connorsem, czy z Borgiem, to spuszczałem głowę i już przygotowywałem się do następnego punktu. W pewnym sensie się trochę też wstydziłem, tak jak Hubert. Wstydziłem, przepraszałem nawet. Też miałem takie nastawienie wychowane przez rodziców, przez Bogdana Tomaszewskiego, przez ten nasz cały nastrój olimpijski. Też starałem się męsko wygrywać, a nie z złością, nie okrzykami, ale jak za moich czasów nie podnosił po każdym uderzeniu wygranym, a po meczu pięści. Także często mnie ktoś pyta, jaka jest różnica między tenisem moich czasów a dzisiejszym. Może za moich czasów właśnie nie było tej ciągle podnoszonej, wygrażającej pięści. Powiedziałeś, że Iga w tym meczu z Bencic pokazała, jaka jest silna mentalnie. Też miałem takie wrażenie, ale potem w czasie meczu ze Svitoliną zastanawiałem się, czy to ten mój wniosek nie był zbyt pochopny, bo nagle jest zamykany dach, Iga podchodzi do swojego boksu i nie rozmawia ze swoim trenerem, tylko jest jakaś dziwna sesja terapeutyczna z panią psycholog. Byłem z tym troszeczkę skonfundowany. O co tu chodzi? Gdzie jest trener w tym momencie? Kiedy za chwilę będziemy mieli trzeciego decydującego seta? No, Tomku, to są delikatne tematy. To jest... Wiadomo, że Tomek mógłby Idze coś doradzić. Powiedzieć, wiesz, Sabalenka wyjątkowo słabo operuje drugim serwisem. Wchodź w kąt bardziej, atakuj jej drugie podanie. I z forehandu, i z backhandu. Prowadź element ryzyka. To ją speszy, to ją trochę wybije z rytmu. To jest jakaś metoda. Mógłby powiedzieć, graj trochę szybciej. Albo mógłby powiedzieć, przyjmuj więcej dłuższych wymian w głębi kortu, bo twój atletyzm, twoja fizyczność zdecydowanie przeważa i w długim meczu to będzie jakimś czynnikiem. Różne rzeczy ze strony Tomka mógłby też doradzić jej, aby może jednak bardziej ryzykowała przy serwisie, bo Iga wprowadzała bezpiecznie bardzo często pierwszy serwis w kort. Natomiast Vitolina nie atakowała aż tak często Igi drugiego podania, czyli akurat może w tym meczu z Ukrainką to nie było tak konieczne. To byłaby świetna metoda, gdyby Tomek to takie rady przekazywał Agnieszce Radwańskiej, która grała na tym samym korcie finał z Sereną Williams. Tam na pewno warto było 85-90% serwisów wprowadzać tym pierwszym serwisem w ciało Sereny, żeby Serena tym potężnym backhandem czy forehandem nie była w stanie atakować drugiego serwisu Agnieszki, bo rozbijała kompletnie Agnieszkę właśnie returnem, bardziej niż serwisem. Także Tomek na pewno mógłby coś powiedzieć, dać. Iga jest tak związana i tak blisko, mają taką relację, jakieś swoje kanały i różne sekrety, i różny sposób przekazywania. Pewnie chodziło bardziej o stronę mentalną, o jakieś obudzenie, o motywację, o wiarę w siebie, że nic się nie stało, to ten set uciekł, tak niespodziewanie. Przypomnę, Iga prowadziła 4-2 i 5-3 w pierwszym secie. I nagle 5-7 przegrany set. Także może Staw, czyli Tomek z panią Darią zdecydowali, że to pani Daria
będzie adresować i będzie nawiążę kontakt z Igą, żeby ją pocieszyć, a jednocześnie dać wiarę na właśnie stronę tego drugiego seta. Z takich akcentów pozakortowych wylała się fala obrzydliwego hejtu za to, że śmiała na czapeczce mieć ukraińską flagę, że to wszystko w rocznicę masakry na Wołyniu z insynuacją, że to może wszystko mało patriotyczne. Jak ty oceniasz to zaangażowanie Igi w tę kwestię i te reakcje kibiców? Niektórych. Na szczęście tylko niektórych. No tak, no Tomku, ty wiesz i ja też, że tymi hejterami, którzy kryją się, nie wiadomo kto to jest i nie wiadomo gdzieś tam w jakichś różnych miastach siedzą młodzi ludzie, nie mają nic innego tylko aby do roboty, tylko obsmarowywać jakieś znane osoby, takie osoby jak Iga, które dochodzą do takich sukcesów. O, to jest smutne pewnie na całym świecie, a jakoś szczególnie u nas i ty też padałeś, jesteś ofiarą tych niesprawiedliwych ataków, ja też się wypominam rzeczy, o których w ogóle nie mam pojęcia i w życiu nigdy w ogóle nie mam nic wspólnego. No, więc komentarzy najlepiej nie czytać, ja nie czytam, bo to jest najlepsza... Ja wiem, jak to odbierasz, bo jako obywatel ja to swoiste zaangażowanie Igi, korzystanie z własnej pozycji, żeby zademonstrować światu, kibicom stanowisko w ważnej kwestii typu wojna, odbieram szalenie pozytywnie. Oczywiście ja też. I ta postawa jej jest wzorcowa, niezwykła, jak ta tak młodą osobę, że ona ma taką świadomość, jak ważny jest jej przekaz, wspaniały dla całej Ukrainy, dla wszystkich Ukraińców, którzy u nas mieszkają, żyją. Także to jest, no, i tutaj taką misyjną rolę widzę i to jest bardzo ważne. I wszyscy to wyczyniają na całym świecie. I słyszę od moich przyjaciół, znajomych i w Ameryce, i w Anglii, i we Francji, wszędzie, że dostrzegają właśnie ten przekaz i jest to bardzo, bardzo ważne i bardzo piękne i to, że jakieś głosy się znajdują, zawsze są ekstremalni ludzie, którzy interpretują, bo nie można się nimi przejmować i trzeba ich ignorować, unikać, także i brawo Iga i kontynuuj dalej tę misję, zresztą piękne pożegnanie z Fitoliny z Igą i na pewno Fitolina podziękowała Idze za właśnie za jej wsparcie. Zresztą wystąpiły razem w Krakowie z Agnieszką Radwańską w tym charytatywnym meczu właśnie dla Ukrainy. A Iga pewnie życzyła Fitolinie, co się wszystko wewnętrznie się nie sprawdzi, zwycięstwa w Wimbledonie, no ale niestety wiemy już, że Fitolina dzisiaj... Swoją drogą były szalenie interesujące, na swój sposób dla nas wzruszające i nie tylko, myślę, kurtuazyjne wystąpienia Dżokowicza, który nieprawdopodobnie komplementował Huberta i właśnie Svitolinę, która podkreślała, jak fajną osobą i człowiekiem jest Iga. Oczywiście, wolelibyśmy się cieszyć ze zwycięstw, ale takie opinie mistrzów też mają swoją wagę. Oczywiście, no Djokovic słynie z elokwencji, mówi w wielu językach płynnie, pięknie, po francusku, włosku, hiszpańsku, serbsku, rosyjsku, niemiecku. Jego angielski to jest szekspirowski angielski. Jego elokwencja jest wyjątkowa, dar wysławiania się. No, natomiast trochę gubi się w tych sprawach życiowych, takich właśnie choćby jak szczepienia czy inne. Natomiast pięknie wyrażał się o Hubercie. Ja się zdziwiłem, bo to było przed meczem,
nie pytany o Huberta, już sam rozpoczął no, taką naprawdę kilkanaście słów wypowiedział o klasie Huberta, o tym, jak znakomicie serwuje, jakim jest groźnym cyklikiem na trawie i dlaczego musi go spotykać już w 1:08 i tak dalej. Także on zapowiedział, jak ten się zapowiedział, że to będzie dla niego finał Wimbledonu, właśnie w 1:08, czyli tam, gdzie spotyka się 16 najlepszych tenisistów świata. On, Dżokowicz, wiesz, nawet powiedział coś takiego, że oczywiście przede mną kolejne trudne mecze, ale powiedział, nie bardzo wiem, w jakim sensie jakiś mecz może być trudniejszy niż ten, który przed chwilą się skończył. O, no pięknie, także coś o tym wiem, bo w tej 1:08 tam byłem 4-5 razy, więc właśnie w Wimbledonie, no to jest niesamowite uczucie i to jest wielki sukces Huberta, że w przyszłym roku Hubert może wygrać Wimbledon. On może się spotkać w finale z tym Christopherem Eubanksem. Dżokowicz będzie mieć 37 lat w tym roku. Wierzę, że Iga wygra Wimbledon. Nie wiem, czy w przyszłym roku, czy za 2 lata, ale Iga ma dopiero 22 lata. Także jeszcze kilka długich lat przed Igą. Właśnie, chciałem cię zapytać, bo wczoraj czy przedwczoraj mówiłeś, że w kontekście jakiegoś meczu chciałeś zadzwonić do swojego znajomego w Londynie, żeby postawił na rozwiązanie X, rozwiązanie Y. Oczywiście nie, trudno obstawić u bukmacherów wyniki turnieju za rok, dwa, trzy, ale gdybyś miał komuś zasugerować obstawianie dzisiaj na przyszłość, to byś obstawiał szybciej zwycięstwo Igi czy Huberta, na przykład na Wimbledonie? Ciekawe, ale teraz mnie zaszachowałeś, Tomku. Daje równe szanse z tym, że Hubert, bo jednak zawsze konkurencja u mężczyzn jest większa. Ta rywalizacja jest jeszcze bardziej skomplikowana i często jest tak, że piąte miejsce w rankingu kobiet to może być porównywalne do 15 u mężczyzn. Tam ta konkurencja no, jest naprawdę bardzo, bardzo ciasna i ostra, ale na trawie się nagle zawęża, że trudniej dużo Hubertowi byłoby wygrać trudniej na mączce. W US Open na twardym czy w Australii już trochę łatwiej, ale niewątpliwie Hubert, to była wielka niesprawiedliwość, że buchmacherzy londyńscy obstawiali Huberta 100 do 1, dawali za jego zwycięstwo w Londynie. Ja natychmiast postawiłem 1 funta czy 10 i ileś tam złotych, no bo to jest no, naprawdę niesprawiedliwe, oznaczające wręcz, że nie docenili Huberta. Hubert daje, powinno być tak 10 do 1. I podobnie w meczu z Dobrowiczem. 10 do 1 płacono za zwycięstwo Huberta. Nie, to był taki mecz właśnie 2 do 1. Także Huberta jest Iga, jednak przeciwniczek na trawie grających ciekawy układ i Rybakina, i Sabalenka, i Żaber, widzimy, i Krejcikowa, i Muchowa, i do tego Madison Keys, tak aby wymienić, one wszystkie były w zdolności grabinki, czy one były wszystkie odsunięte, musiały wyeliminować między sobą, żeby spotkać się w tym roku ewentualnie z Igą. Także w tym roku szansa była olbrzymia, ale Iga jeszcze nie była gotowa. Znasz wszystkich tych najwybitniejszych tenisistów ostatnich kilkudziesięciu lat. Jaki wynik, Wojtku? 3-2 Żaber w trzecim decydującym secie. Serwuje Sabalenka i przewaga Sabalenki. Ja mówię, że nie powinienem obstawiać, wiesz, u bukmacherów nigdy, bo obstawiam sercem, a nie głową i w niedzielę byłem skłonny myśleć, cholera, może się zdarzyć cud i w sobotę, czyli za chwilę w finale kobiet wystąpi Iga, a w niedzielę wystąpi Hubert. No za wcześnie właśnie, czyli nie ma co sercem, nie ma co się dać ponieść.
ta drabinka się ułożyła wyjątkowo korzystnie dla ich. Niestety bardzo żałuję i współczuję Idze i Tomkowi, całemu sztabowi, że się nie udało tego wykorzystać. Ale Iga jeszcze nie była gotowa, natomiast drabinka ułożyła się fatalnie dla naszego Huberta. Pierwsze trzy mecze ok, no ale to, że już w 1/8 oczekiwał Djokovic, czyli najlepszy tenisista na trawie, a nie tylko, jak się okazuje, na mączce też i być może na korcie twardym też, już Australię wygrało, ma szansę, jak wiesz Tomku, bo śledzisz to, staranie ma szansę domknąć pierwszy raz tego wielkiego szlema, wygrać 4 turnieje. No już miał wielką szansę 2 lata temu, prawda? Był o 1 mecz do domknięcia tego. Z kim wszystkim przegrał? Z Miedwiediewem. Brawo, no nie. Jesteś... No wiesz, odrabiam lekcję. Wojtku, ty grałeś z Borgiem, z McEnroe, z Lendlem, z Connorsem, z Beckerem. Niektórym z nich prowadziłeś, doradzałeś. Powiedz mi, co ma Djokovic, czego nie mają ci mistrzowie dawniejsi i co ma, czego co ma więcej niż Federer i Nadal? Zauważ, że Federer nie gra, Nadal niestety od pewnego czasu już też nie, a ta końcówka była bardzo trudna dla niego. Także Djokovicia no jednak bym tak ustawił na równi z Nadalem i z Federerem, a to, że może grać dłużej o rok czy dwa, bo jest w lepszej jakiejś formie fizycznej, mniej kontuzji, poza tym Federer jest starszy o kilka lat. Gdyby tym mocnym, najwspanialszym rywalom, których wymieniłeś, czyli Connorsowi, Edbergowi, Beckerowi, McEnroe, Connorsowi, Borgowi, dać ten nowoczesny sprzęt, szybkie rakiety, trochę lżejsze piłki, bo one szybciej lecą, to powiem tobie, oni też byliby bardzo groźni. Także Djokovic tak, takie mecze, jakie rozgrywał McEnroe z Borgiem wtedy, w tamtych warunkach i z Connorsem i z innymi jeszcze przecież na mączce, z Vilasem mecze. Wiem, co to było, jak trudno było wygrać z Vilasem czy z Borgiem na mączce. Więc z Connorsem też uległem i w Wimbledonie w 1/8 i z Borgiem w 1/8. Też byli jedynkami, jak Hubert Polek z Djokovicem. To są wszystko wielcy mistrzowie i Rod Laver kiedyś, który wygrywał wielkiego szlema, którym też grałem i w singlu i w deblu, był fenomenalnym graczem. Lewa ręka, takie wszystkie zagrania, tak do tego siła mentalna, waleczność. Oni wszyscy są wielcy. Poza tym Tomku, detal. Mimo tej przerwy, tej dyskryminacji zawodowców, wolno im było grać w turniejach szlemowych, Laver miałby dzisiaj pewnie 30 tytułów. Czy Emerson miałby więcej i Roswell, i Newcomb, i Rochit. Więc Djokovic jest wielki. Współpracowałem z nim przez kilka miesięcy, bo on kilka cennych rad, które on twierdzi do dzisiaj mu pomagają. Zapisał je na zawsze. Ale czy naprawdę największy? Niby na papierze tak, ale w rzeczywistości oni wszyscy są wielcy. Słuchaj, Wojtek, można jeszcze obstawiać niedzielny finał? Czy rozumiem, że bezpieczna inwestycja to będzie obstawić jednak Djokovicia, tak? Ale na razie panowie są jeszcze w półfinałach. Zakładam, że z Sinnerem on sobie poradzi. Tomku, wiem, jak ty kochasz piłkę nożną. Futbol jest twoją wielką pasją, ale jesteś naprawdę też tak zorientowany w tenisie, encyklopedią tenisa, naprawdę. Wiesz, ja potem ostatnio byłem zły, jak siedzieliśmy w jednej restauracji i zorganizowałeś mi i mojej córce swoisty konkurs na wiedzę tenisowej, w końcówce tam oblaliśmy jakieś pytanie. Tak, a to było trudne pytanie.
kto z wielkich, największych jedynek światowego rankingu ATP nigdy nie zwyciężył w Roland Garros. To było to. Chyba przełamała Jabeur. Jabeur prowadzi 4-2 w trzecim secie. Czyli Iga Świątek może zachowa, jeżeli Jabeur dalej jeszcze wygra dwa gemy, Iga Świątek zachowa swoją, tak, jedynkę w rankingu WTA. A czyli, tak czyli można, Jabeur... powiedzieć, można powiedzieć, że on teraz gra o wstęp do pierwszego zwycięskiego dla siebie finału turnieju wielkoszlomowego i o gra dla Igi, o zachowanie tej pozycji numer jeden. Można powiedzieć, że gra nie tylko dla Tunezji i Afryki, ale gra dla Polski. Także wspaniale. Pamiętasz, powiedziałem tobie wczoraj i dzisiaj, że moją faworytką jest Jabeur w tym meczu. Ona jednak gra lepiej technicznie, ona lepiej się porusza, ona ma niesamowitą technikę, która bardzo jest ważna, to urozmaicenie gry, że raz podetnie, raz mocniej odbije, gra świetnie przy siatce, kontruje znakomicie i widzę, że wstaje jej trener, podnosi się w tej loży honorowej, gdzie wiele razy siedziałem na meczach mojego podobiecznego Iwana Lęża czy Wykonta, ale również siedziałem w czasie finału Agnieszki Radwańskiej i z Sereną Williams i też wiedziałem w czasie finału wygranego Łukasza Kubota, mojego przyjaciela, polecieliśmy z Ryszardem Krause, polecieliśmy w ostatniej chwili na jego finał, bo do końca nie było wiadomo, czy zagra w tym finale. Tam dramatyczne ćwierćfinały, półfinały toczył Łukasz wtedy. Także w tej chwili się poderwał i trener, czyli wszystko się chyba układa dobrze, być może jest 30-0 dla Jabeur, a to znaczy, że będzie 5-2. Pozwolicie, że się obrócę. Jest 40-0. 40-0 i teraz 40-15, ale jedna piłka, czyli znakomicie się to wszystko układa. Słuchaj, Wojtek, ty byłeś fenomenem. Wtedy, w latach 70. to, że jakiś chłopak z Polski, z małego globalnie miasta pod tytułem Poznań, wszedł na tenisowy Olimp, było czymś niezwykłym. Jak ty dzisiaj patrzysz, jak obserwujesz Igę na Olimpie, Huberta prawie na Olimpie, czy ty się tym wzruszasz? Jak bardzo przeżywasz? Opisz to. Nie, no bardzo jest, śledzę wszystkie mecze Huberta, Igi i Magdy Linę, która jest poznanianką i ostatnio też w deblu też Janka Zielińskiego i no naprawdę mamy też świetnego juniora, który wygrywa, także dużo się dzieje. Magdalena Frech, ona pechowo głosowała, że w pierwszej rundzie i nie wiedzieliśmy jeszcze w jakiej formie będzie Tunezyjka, bo ona w tym roku mało wygrywała, raczej rozczarowywała. Mnie się nawet wydawało, że Magda może pokonać samą osobę w pierwszym rundzie Wimbledonu, sprawić niespodziankę. Ale już wtedy widziałem, zagrała wspaniale Tunezyjka. Sobie pomyślałem, że może wygrać Wimbledon. A teraz jest bardzo blisko, bo prowadzi 5-2, dominuje. No dziękuję. Hubert jest z Wrocławia, Poznania, tutaj z Zielonej Góry, tak między nami, w połowie drogi. I ciężką pracą, wyżytynia, też przy wsparciu zawsze rodziny. Teraz piszę książkę tak z Wojtkiem Kukułą, taką 3 lata mi to już, ale skończyłem właśnie wczoraj. Ta książka o tenisie. Takie wspomnienia tenisowe, oczywiście inne wątki też, ale wspomnienia tenisowe. I bardzo doceniam właśnie to, co się dzieje w tej Polsce. Dużo piszę o historii tenisa. Też o Artur Asch występuje. Mocną pozycję, wiele wątków i McEnroe, i Becker, i Lepper. Także ukaże się jesienią. Słuchaj, a propos tego, co się dzieje, kilometr stąd za 2 tygodnie turniej tenisowy
kobiet na kortach Legii, gdzie grałeś z Baracutin, Panettą, Borgiem? Czy przyjeżdżasz do Warszawy, bo zdradzę tajemnicę, jesteś w Gdyni. Czy przyjedziesz do Warszawy na ten turniej? Nie no, wiadomo, że się poruszam tu i tam i jeżeli nie będę we Francji w tym czasie, to na pewno się pokażę. Byłem na tym ostatnim turnieju Paribas. W Warszawie też byłem na turnieju w Gdyni. Zresztą bardzo udany turniej. Szkoda, że Warszawa przeważyła. Ale no jednak stolica jest ważna, więc chyba z różnych względów organizatorzy zdecydowali się, aby ten turniej przenieść. W Gdyni bardzo, w ostatnich latach bardzo lubię polskie morze, są zawsze lubiłem, ale większość dorosłego życia spędziłem na południu Francji. Lata były tam wspaniałe, ale teraz jest zbyt gorąco, te temperatury rosną, słońce praży mocniej. Moja skóra już tak nie jest do tego przyzwyczajona, także ostatnio patrzę tutaj kilka godzin dziennie, każde zdanie w książce, jeszcze raz na cztery strony obracałem, taką dokonałem ostatniej korekty, trochę w stylu mojego ojca, który napisał w życiu 200 prac naukowych i podręczniki do chirurgii, które chyba do dzisiaj obowiązują na akademiach medycznych, także nagle się okazało, że te geny pomogły i skupiłem się na literaturze. Ty napisałeś kilka książek nawet. Słuchaj, ja się śmieję, że może nie powinienem iść teraz na turniej Legii, bo chciałem bardzo zobaczyć po raz pierwszy Igę na żywo w zeszłym roku. Może jestem Jonaszem, bo akurat byłem na meczu z Karoliną Garcją, która miała świetny czas w zeszłym sezonie i akurat ten mecz Iga przegrała. Tak, pamiętam ten mecz, ale francuska grała koncertowo. To nie była jakaś wina Igi. Francuska zachwycała i potrafi czasami się wznosić na wyżyny, ale ogólnie jest bardzo kapryczna. Wzroty, upadki zbyt często ją spotykają. Teraz już się stało, coś się dzieje. Jest piłka meczowa, Tomku. Mamy piłkę meczową przy serwisie Sabalenki. Pozwolisz, że odwrócę. Bardzo, pozwolę, też oglądam, tak. Uwaga, serwuje Sabalenka, drugi serwis. Trafiła w linię takim serwisem z kikiem, czyli z tą rotacją awansującą. Iga potrafi tak serwować i trafiła w samą linię. Nie była w stanie dosięgnąć piłki Ons Jabeur, czyli wróci. A ile jest w tym gemie ostatnim, bo ja nie widzę. To była piłka meczowa, czyli teraz wróciliśmy do równowagi. Serwuje dalej Sabalenka i bo czułem, że coś się dzieje z reakcji z tego, co tam zauważyłem w tej małej części telewizora, która Wojtek, bo wiesz co, ja już nie mam sumienia. Bardzo ci serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Pozwolę ci chociaż obejrzeć ostatnią piłkę, czy ostatnie dwie, trzy piłki. Żebyś nie stracił z powodu rozmowy o tenisie wrażenia i ostatnich piłek. Serdeczne dzięki. Na zakończenie jeszcze raz pytanie, czy jest piłka meczowa, czy jest piłka meczowa, kolejna piłka meczowa. Tomku, dziękuję. Dziękuję, trzymaj się. Do zobaczenia może w Warszawie na kortach Legii wkrótce. Nie wiem, czy usłyszałeś, mam tu kilka twoich książek na półkach w bibliotece. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję ci bardzo, trzymaj się. You